Już w ten piątek o 19 startuje Dupe SMP na moim serwerze nanomc.pl. Zgarnij ekipę i wpadaj pograć. A już w tę sobotę o 19 odpalamy Nether na wszystkich dropach. Więc przygotuj ekwipunek i wpadaj zdominować nowy świat. W tym filmie co killa na drop SMP będziemy zmieniać pop na całkowicie losowy, co w połączeniu z atrybutem szybkości i różnymi przedmiotami zwiększającymi naszą prędkość biegania daje bardzo ciekawy efekt. No może być naprawdę trudno. Gram oczywiście całkowicie incognito, nie jako Nano Filip, tylko dla zmyłki jako NanoKuba47, a nikt się tego nie spodziewał, co? Jak mi poszło, oglądaj i sam się przekonaj. Dodatkowo przygotowałem dla was niesamowitą okazję. Pierwsze 300 osób, które wpisze komendę superstar, dostaje darmową rangę bohater oraz aż 5 dropów na start. Kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajcie, że w tę sobotę o 19 otwieramy Nether na dropie, a teraz przejdźmy do filmu. Witam, witam wszystkich tutaj na nowo zgromadzonych, to znowu ja, Felipe, ale incognito, ponieważ dzisiaj gramy sobie jako NanoKuba47. Proszę mnie pytać, skąd pomysł na taki fajny skin. Dzisiaj gramy na dropie jedynce. Ej, Filip, ale już to robiłeś. No, robiłem to, macie rację, ale dzisiaj po pierwsze wybieramy klasę. Ostatnio graliśmy jako ninja, żeby przetestować sobie nowy emblemat, ale dzisiaj pod moją taktykę jest mi potrzebny paladyn, ponieważ będziemy sadzić niesamowite bomby. To mi się wydaje, że sprawdzi się najlepiej. Jak wiecie, paladyn ma statystykę szczęścia, który pozwala na przebicie armora, obrażenie krytyczne i na giga bombę. Już mi się pojawiła czwarta statystyka, naprawdę potężna klasa. Teraz pytanie za 100 punktów. Filip, co będziecie dzisiaj robić? Otóż dzisiaj robimy challenge! Co killa? Będziemy zmieniać FOV na losowy. Wydaje mi się, to będzie utrudnienie i ułatwienie, ale żeby nie było tak trudno, bo że będziemy grać totalnie od zera, ponieważ to by było niewykonalne, edycja trwa już pod 3 tygodnie, to przygotowałem sobie takie prezenciki, które sobie pootwieramy i one pomogą nas w dzisiejszej bitwie. Szczerze wam powiem, widzowie, zobaczcie to, jak ja wbiłem i zobaczyłem topki, to jest coś chorego. Topka zabójstw 3067 kili. Edycja trwa 3 tygodnie, czyli ponad 100 kili na dzień. Wow. Dobra, ogłoszenie jedno, bardzo ważne, zanim przejdziemy dalej. Po pierwsze, zostało dodane coś takiego jak slash zaproś. Dołącz do programu poleceń i od teraz, jak ktoś wpisze kod NanoKuba47, to dostanie kluczyk rzadki, a ja, jak ta osoba będzie grać, będę dostawał za niego nagrody. Na początku jakieś przedmioty, potem klucze, jeśli pogra trochę więcej, a na samym końcu można, na taką największą nagrodą jest Nanobox. I tych osób możecie mieć naprawdę mnóstwo, więc zapraszajcie znajomych i w taki sposób możecie sobie nawet farmić Netherite. Z Nether jest jeszcze wyłączony. Chodźmy otwierać skrzynki. Na początku nanoboksik. Nanomiecz by się bardzo przydał do połączenia. Albo nocze! 4 koksy. Dobra, teraz zwykłe. Ej, dobra, szczerze wam powiem, że nocze to jest coś, na czym najbardziej mi zależy. Diamenty też w porządku. Rewki fajne. W ogóle się okazało, że ja biegam jeszcze na game modzie po tym, jak dawałem sobie klucze. Więc go wyłączamy oczywiście. O, kolejne klucze, fajnie. Totemik? O, klata też bardzo fajna. Totemy, bardzo w porządku. Kolejne klucze. Wracasz chyba jedna przerwa, żeby otworzyć jednego nanoboksika. Nano Trident by się... Uuu, nano łuk z powerem 7. O Jezu, to na pewno będzie coś bardzo przydatnego. O, jeszcze dostaliśmy rangę bohater. Fajnie. Nano miecz. To jest coś, na co liczyłem. Jeśli wylosujemy krwiopijca bądź katanę, to od razu to sobie spróbujemy połączyć, o ile to będzie możliwe i nie będzie too expensive. Spodnie. Otwieramy nanoboksika. Hełm, nano hełm. Brakuje na pewno butów. Oj, tak blisko do butów. Oj, oj. Aj, kurde, ale tutaj mi też fajnie. Na pewno Cosiek z ostatniego filmu zapadł mi na tyle w pamięć. Osoba, która ma po 200% wszystkiego, siedzi na... Wtedy był na 4., 5. miejscu topce. Nie wiem, jak aktualnie będzie nas ganiać i przyda nam się jakaś obrona przed nim. No bo po prostu się go cykam, nie? No i raczej na buty nie mamy co liczyć. Tak mi się wydaje. Przedostatni kluczyk. I ostatni. No i nie mamy, mamy dużo mieczy. W tym momencie oddalam się gdzieś daleko, żeby otwierać sobie na spokojnie tropiki. Tak, żeby nikt tego nie widział. Ender miecz, fajne. Emblemat odporności, fajne. Wither miecz, zwiększone obrażenia, jest. Emblemat odporności. Emblemat zmiany klas, ten klas nie będziemy zmieniać. Emblemat zwinności w naszej klasie tym bardziej się nie przyda. Spodnie odbicia, to jest coś, co na pewno sobie połączymy w kowadle. Cobble walker, a niestety na bitwę nam się nie przyda. Insygnia odnowienia również nam się nie przyda. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Stormbreaker, emblemat inteligencji, emblemat odporności oraz telepatia 1. W tym momencie porobimy sobie cały ekwipunek, który wygląda następująco, naprawdę jest przepotężny. Mamy repy, mamy nocze, mamy pewien zapas, ale tak jak wspominałem, osoby są mega mocne i potrzebujemy siły. Dzisiaj to my będziemy bić silniejszych, zobaczymy jak tutaj pójdzie. Może uda się zemścić na coś ku. Mamy też challenge, który będzie nam trochę utrudniał, bo na pewno najlepiej bije się na swoim fowie, ale dzisiaj poznamy jak to jest na pełnej szybkości, na pełnym
Paladynie na pełnej sile oraz na pełnej odporności. Naprawdę w tym momencie ominęliśmy wiele, wiele godzin rozgrywki. Widzowie, naprawdę nie ma co się spinać. Były odcinki, gdzie grałem bez statystyki i czasami byłem zabijany po prostu przez silniejszy gracz. To jest normalne. Dobra, tak więc zabiliśmy dwie osoby. To była bardzo spontaniczna akcja. Niestety nie udało mi się jej nagrać, ale za chwilę otworzymy dropy sobie z nich. Od 30 do 110 losujemy FOW. W pierwszym killu miałbym taki, czyli 81, a normalnie gram na 80, więc dosłownie identyczny praktycznie. Ale po drugim killu miałbym 85. Dobra, mamy FOW nas 85. No trochę jest inaczej, ale mała to jest różnica jak na razie. Przyfarciło się. Przede wszystkim mamy dwa dropy, które sobie otworzymy. Uwaga, pyk. Zatrucie 2. Fajne. I mamy emblemat zmiany klas. Tych itemków na dłuższą metę nie potrzebujemy. Też edycja trwa już ponad miesiąc. Dlatego po prostu proponuję sprzedawać to za bardzo małą cenę, na przykład 10 dolców. Niech ludzie sobie kupują. Sunbreakera również bym wystawił za 10. Ten mieczyk również za 10. I te spodnie również za 10. I jak ktoś sobie to trafił, to naprawdę będzie ją farta. Tak jak mówię, ja tych itemków nie potrzebuję, więc... O, z Moody 10 kupił. O nie, jeszcze przed chwilą na streamie był Cosiek, który ostatnio mnie dręczył. No, nie w porządku. Mam gracza. Gdzie on jest? A, umarł. Okej, okay, mamy dropa. Jedyna taktyka w sumie dobra to, żeby wokół spawn nabiegać, ale gość naprawdę otrzymał potężne obrażenia. I chciałbym jakiś mieć Quake Pro na przykład, bo na takim speedzie to będzie mega ciekawe. O, 107, ej dobra. No i myślę, że to jest ustawka, to nie jest ustawka. Przecież kliknąłem i się wylosowało, tragedia. Zostawiamy sobie 107, o Jezu. Ej dobra, na lodzie to jest jeszcze mega mocne, nie? To jest dosyć trudna sprawa. Także to nawet trudno będzie kogoś zlokalizować. Ej ziomek, proszę, by to nie był jakiś wystakowany typ. Ej dobra, nie da się biegać, mam go. Pyk, unik wali. To jest taki ziomek, taki hard... ninja. Walimy ninja. To są hita, totem upadł. Kurde, uniki ma. O nie, w wodzie? Ej, dobra, w wodzie jest dobrze. I wiesz, mamy go. Dawaj mi tego seta. Mamy dwa dropy. Fajnie. Zszedł nam antylogo, idziemy na spawna. Mamy dropy też do otwarcia. No ciekawe. Przez przypadek tego nie nagrałem, ale wylosowało dosyć niefajny FOW, mianowicie 39. O, taki. Na takim będziemy grać. Musicie mi niestety zaufać, że taki wylosowało, nie? Dobra, wiecie co, widzowie? W ogóle mam dobry pomysł. Te wszystkie itemki, które zdobywamy, nie będziemy wystawiać na rynek, tylko potem zakupiemy w różnych miejscach na mapie. Fajny pomysł? Chyba fajny. Wydaje mi się, że fajny. Mamy dwa dropy do otwarcia. 3, 4. Serce. Ej, serce to biorę dla siebie, nie? I drugi, pyk. Hełm górnika, hejsta daje, a ja mam nano hełm, ale to jest bez enchantów. No dobra, zostanę przy nano hełmie. Hełm górnika trafia do tych itemków, które potem rozdamy, nie? Ej, jestem dosłownie, nie wiem, 100 kratek od spawna. Zauważyłem coś takiego, co jest, gdzie ktoś napisał to tutaj, a tam jest dwójka graczy. Nie wiem, czy są wystakowani, czy nie, ale wiem, że to jest bardzo blisko spawna. No, teraz jeden gracz. Kurde, fajnie by było się wkopać, co? Przemon, kopuje się z bomby. Z bomby. Mamy go. O, mają bazę fajną. Uniki ma. Dobra, git, mamy go. Jestem w ich bazie, mają zestaw honor. Ej, oni mieli fajne itemki. O, Przemon, tu masz, tutaj. Dobra. Ej, Filip to koksu. Dobra, ej, nie będę ich zabijać, mi przykro. Cześć, stary, 200 kratek od spawna 00 to nie jest bezpieczne, nie? Ej, macie to, macie jeszcze shulker. Co oni tu mają? Mają już, ej, jakie oni itemy mają, co jest? Trafiłem na jakichś kozaków i oni nie shiftowali normalnie. Ja bym nigdy w życiu się tu nie zatrzymał i nawet bym ich nie znalazł pod tą ziemią, gdyby nie to, że było napisane obok spawna, to tutaj. I chciałem sprawdzić, co jest w skrzynce pod tym. Obróciłem się w dół i oni byli. No dobra, no chłopaki, nie widzicie mnie, bo się pokłócimy. Ja otworzę sobie dropik. O, emblemat szczęścia. Masz, Przemon. Ja tutaj przyszedłem was tylko zabić tak dla sportu. Wiecie, co mnie w ogóle dziwi? O, Cosiek jest na serwerze, dobra. Ja uciekam na spawna, bo ja jestem pewny, że tu zaraz ginę. Przede wszystkim Darkstar, Cosiek, to są wszystkie osoby z topki tutaj. A jeszcze nie, biegam, ja biegam tylko wokół spawna. Zawsze mnie zabijał Cosiek, a dzisiaj nie spotkaliśmy żadnego prosa takiego mega.